Dzień dobry Państwu. Wybiła godzina 14, w związku z tym rozpoczynamy nasze spotkanie. Nazywam się Anna Bera i w imieniu firmy Lidero serdecznie zapraszam Państwa na nasz dzisiejszy webinar Dostępność cyfrowa e-learningu. Firma Lidero, pewnie wielu z Państwa miało okazję nas poznać, czy z nami współpracować przy różnych projektach. Powiem, że od ponad 10 lat, już 11 lat dostarczamy skuteczne rozwiązania e-learningowe dla biznesu i administracji. Dzisiejszy webinar, tak jak wspomniałam, przeznaczony jest dostępności cyfrowej e-learningu. Przeznaczamy na niego godzinę. Mamy nadzieję, że godzinka wystarczy, bo tutaj nie ukrywamy, że temat jest dosyć szeroki. Jeśli wystarczy nam czasu, tak zaplanowaliśmy, będziemy mieli też serię, będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań na czacie. Także jeśli Wam się coś nasunie w trakcie spotkania, to zapraszam do tego, żeby napisać na czacie. Nasze spotkanie dzisiaj będzie prowadził nasz kolega firmowy, pan kolega Marek Włok-Goliasz, którego widzicie Państwo na ekranie, który podzieli się z Wami doświadczeniami z projektu opracowania standardów dostępności z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. To co, to z mojej strony to wszystko. Ja będę nadzorować techniczną stronę spotkania. Oddaję głos koledze i zapraszam. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę ciekawa dla wszystkich godzina. Oddaję głos do studia, do kolegi. Zapraszam. Ja również witam wszystkich Państwa. Od razu powiem, że nie jestem ekspertem dostępności. To, co chciałbym w ciągu tej godziny naszego spotkania zrobić, to opowiedzieć o naszej wyprawie w trochę rzadziej wędrowany zakątek, jakim jest dostępność cyfrowa, konkretnie e-learningu. Bo sam temat dostępności cyfrowej z pomocą aplikacji mobilnych, szczególnie przez instytucje publiczne, nie jest niczym nowym. Wiesz co, Marku, przepraszam, jest jakiś pogłos, tak. Musimy teraz coś tutaj zobaczyć. Jeszcze momencik. Dobrze, w takim razie jeszcze trzymam się z prezentowaniem. Momencik, zaraz sobie zobaczymy. Wyłączam mikrofon u siebie w takim razie. Zapytaj Państwa, czy teraz lepiej może? Zmieniliśmy jedną rzecz z audio. Prosimy o potwierdzenie, czy jest w porządku, czy mnie dobrze słychać, bez pogłosu. Okej, jest okej. Świetnie. To w takim razie raz jeszcze. Nie jestem ekspertem dostępności. Uczę się tej trudnej i potrzebnej sztuki. Najwięcej nauczyłem się w projekcie, o którym Ania wspomniała i to głównie o nim dzisiaj będę opowiadał. Traktuję to nasze spotkanie jako relacje z wycieczki. Relacje z mojej, ale nie samotnej wyprawy w miejsce, które jest stosunkowo rzadko odwiedzane, jeszcze myślę, że nie schodzone, trzymając się tej górskiej metafory, bo jeśli chodzi o samą dostępność stron, serwisów internetowych, czy chociażby takich serwisów jak Biuletyn Informacji Publicznej, to chyba każdy z nas w internecie spotkał się z funkcjonalnościami typu zmiana rozmiaru czcionki, zmiana kontrastu i tak dalej. Ten temat już gdzieś jest i ten temat żyje. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia e-learningowe, czy szerzej e-learning w ogóle, to jest to coś, w czym jeszcze opracowań brakuje. I mam nadzieję, że ten czas, który spędzimy tutaj razem, będzie dla Państwa ciekawy i inspirujący właśnie pod względem nowych doświadczeń, którymi chciałbym się podzielić, ale od razu zaznaczam, że jeśli chodzi o dostępność cyfrową, to jestem przekonany, tak jak przeglądałem przynajmniej listę uczestników, że wielu z Państwa, szczególnie tych, którzy są koordynatorami dostępności w swoich organizacjach, na temat tego tematu accessibility, dostępności, wiecie na pewno znacznie więcej niż ja, ale mam nadzieję, że i Wy również skorzystacie na tym, co przygotowaliśmy.
dobry zwyczaj podpowiada, żeby zacząć od tego, aby się przedstawić. Ania już powiedziała, że reprezentuje firmę Lidero. Faktycznie tak jest. Od ponad 11 lat jestem z Lidero. Natomiast e-learningiem jako takim zajmuję się jeszcze trochę dłużej, więc jeśli chodzi o e-learning, zajmuję się nim mniej więcej od 13 lat z trzech perspektyw. Jako kierownik projektu, jako metodyk, osoba tworząca koncepcje i scenariusze szkoleń i jako deweloper, czyli mam też pewne doświadczenia techniczne związane z przygotowywaniem materiałów e-learningowych. Mówię o tym dlatego, że myślę, że wielu z Was, Państwa, którzy uczestniczycie w naszym webinarze, przynajmniej z jedną z tych perspektyw może się utożsamić i stąd też taki szeroki tytuł naszego webinaru. Pojawi się i biznes, i technika, takie obszary, w których jestem od jakiegoś czasu. I chciałbym zapytać teraz o to, jakie obszary Państwo reprezentujecie. Dalej głównie ja będę mówił, ale teraz jest taki czas, gdzie chętnie dowiem się, kto nas dzisiaj odwiedził. Ania właśnie wyświetliła ankietę z pytaniem, który profil najbardziej do Ciebie pasuje. I tutaj są takie cztery opcje odpowiedzi. Pierwsza, deweloper, grafik, programista. Druga, koordynator do spraw dostępności w instytucji publicznej. Trzecia, osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń. I czwarta, przedstawiciel organizacji pozarządowej. Także będę wdzięczny za wybór jednej z tych czterech odpowiedzi. Możliwe, że Państwo również różne obszary reprezentujecie i łączycie kilka kompetencji. Proszę wybrać ten profil, który jest Wam najbliższy. Odpowiedzi spływają. Poczekamy jeszcze chwilę. Pytam o to, ponieważ pozwoli mi to też odpowiednio rozłożyć akcenty i mówić o tych rzeczach, które będą najbardziej interesujące, ale mam nadzieję, że nikt nie zostanie z niczym i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, nawet jeśli nie wszystko, bo temat jest bardzo szeroki, to przynajmniej zainspiruje do dalszych poszukiwań albo do kontaktu z nami, tak żebyśmy mogli porozmawiać więcej. Aniu, jak tam, czy jeszcze spływają odpowiedzi? Możemy zakończyć. Dobra, w takim razie dziękuję za oddanie głosu. Z wyników widzę, że najszerzej reprezentowane są dwie grupy, czyli osoby techniczne i osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń. Bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że właśnie te osoby najwięcej zobaczą tutaj takich rzeczy, które mogą być dla nich inspirujące. Także zajrzymy i do źródła Articulate'a, i zajrzymy do dokumentacji, i będzie chwila na temat podstaw prawnych. Także rozpoczynamy, bo czasu rzeczywiście nie jest dużo, a przygotowałem tutaj dla Państwa dość bogaty materiał. Wyprawa, o której będę opowiadał, nie była moją samotną wycieczką, tylko szliśmy mocną ekipą. Wiem, że są też z nami tutaj uczestnicy tego naszego wspólnego przedsięwzięcia. Za ich zgodą chciałbym wymienić te osoby, które uczestniczyły w projekcie. Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowały panie z Biura Kadr i Szkoleń, pani Joanna Kania i pani Iwona Przybyła, z Wydziału Dostępności pan Patryk Korzeniecki. Po stronie Lidero oprócz mnie brali udział nasi wyjątkowi i bardzo zdolni liderzy projektów i deweloperzy Maja Kowczur i Paweł Ponikowski, a trzecią stroną tego projektu był niezależny ekspert, mam nadzieję, że też jest dzisiaj z nami, pan Jacek Zadrożny, ekspert WCAG, o nim naprawdę można powiedzieć, że jest ekspertem, a swoją wiedzą dzieli się na blogu informaton.blog, na który serdecznie również zapraszam. Także nasza wycieczka to było przedsięwzięcie całej ekipy. Dodam jeszcze, że zadanie, które realizowaliśmy mniej więcej od września do końca listopada, było współfinansowane przez Norwegię z funduszy norweskich w ramach projektu
Equal Chances, Equal Work i było związane z utworzeniem miejsc pracy i dostosowaniem szkoleń e-learningowych dla osób, które miały być zatrudnione w Urzędzie Miasta Warszawy. I w związku z tą potrzebą zatrudnienia wyniknęła też potrzeba ustandaryzowania tematu e-learningu. No bo właśnie, czas, żebyśmy rzucili oko na mapę naszej wycieczki. Każdy nasz projekt zaczynamy od pytania po co? Dlaczego w ogóle dane przedsięwzięcie chcemy realizować? I ten kontekst projektu, o którym wspomniałem, był jednym z kilku. Za chwilę powiem o pozostałych, natomiast to, czego możecie się Państwo spodziewać, to opowieść o tym, co osiągnęliśmy w czasie naszego projektu, jakie przeszkody napotkaliśmy, w co byliśmy wyposażeni, a przede wszystkim, czego się nauczyliśmy. Jeśli chodzi o powody tej wyprawy, to przede wszystkim wymagania prawne, które nakładają na instytucje publiczne obowiązki związane z zapewnieniem dostępności cyfrowej. Także z punktu widzenia Urzędu Miasta Warszawy i innych instytucji publicznych na pewno obowiązki wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej i zapewnieniu dostępności są takim ważnym powodem, dla którego ten projekt i inne związane z dostępnością są realizowane. Z punktu widzenia Lidero, naszej firmy, która jest dostawcą rozwiązań e-learningowych, na pewno jednym z ważnych powodów, dla którego zaangażowaliśmy się w ten projekt, była chęć rozwoju. Jak wspomniałem, o dostępności e-learningu nie mówi się dużo, nie jest to temat bardzo eksplorowany i myślę, że wykonaliśmy taką pionierską pracę w tej dziedzinie, przynajmniej w Polsce, ponieważ takich przykładów realizacji nie ma zbyt wiele, nie ma zbyt dużo standardów. Jest to temat traktowany jeszcze jako, myślę, że nierozpoznany, a na pewno bardzo obiecujący i bardzo potrzebny, bo właśnie trzecim powodem realizacji jest misja, którą ja osobiście widzę w temacie dostępności, że tu nie chodzi tylko o to, że są jakieś prawne wymagania z tym, że trzeba, ale może zabrzmi to trochę górnolotnie, ale chodzi o to, żeby nasz świat uczynić po prostu chociaż trochę lepszym, żeby to, co jest przygotowane dla obywateli, dla pracowników, szczególnie przez instytucje publiczne, ale nie tylko, było w takim samym stopniu dostępne dla każdego, aby nikt nie czuł się wykluczony z powodu tego, że na przykład nie korzysta ze stron internetowych bazując na swoim wzroku i poruszając się kursorem, ale korzysta wyłącznie z klawiatury i czytnika ekranu. Także te trzy powody. Z jednej strony wymagania prawne, naszą osobistą motywacją była chęć rozwoju w dziedzinie tego, żeby poznać, w jaki sposób tworzyć dostępny e-learning, no i stojąca nad tym wszystkim misja, żeby uczynić treści cyfrowe dostępnymi dla każdego, żeby niezależnie od tego, czy ktoś ma niepełnosprawność wzroku, słuchu, niepełnosprawność ruchową, czy inne ograniczenia, żeby nie czuł się wykluczony z korzystania z treści. Rozwinę pokrótce ten powód prawny. Wspomniałem o dwóch ustawach, które określają, kto jest zobowiązany do tego, żeby zapewnić dostępne treści i dosyć szczegółowo regulują ten obszar. To ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i druga ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obiecałem w zaproszeniu na ten webinar, że odpowiem na pytanie, czy WCAG równa się dostępność cyfrowa. I właśnie pierwszy z aktów prawnych, który tutaj jest, odpowiada na to pytanie krótko, że nie do końca tak jest. Nie będę tego wątku jakoś bardzo dokładnie rozwijał, ale to, co jest istotne, myślę, że szczególnie dla tych z Państwa, którzy jesteście osobami technicznymi, to żeby w ogóle zacząć
myśleć i robić coś, jeśli chodzi o dostępny e-learning, to warto zajrzeć do załącznika do ustawy o dostępności cyfrowej, ponieważ zawiera on kryteria sukcesu, które opierają się na właśnie standardzie WCAG. Standard WCAG to wytyczne dla dostępności treści internetowych. Obecnie funkcjonują w wersji 2.1, trwają prace nad wersją trzecią. I jeśli chodzi o takie podstawowe wymogi, to kryteria sukcesu określone są na trzech poziomach, od 1A do 3A. Jeśli chodzi o instytucje publiczne, na które ustawa nakłada obowiązek zapewnienia dostępności, tam wymagany jest poziom 2A. I tak jak możecie Państwo teraz zobaczyć na ekranie, prezentuję fragment tego załącznika, na którym przedstawione są zasady, wytyczne, kryteria sukcesu z informacją, z którego poziomu to kryterium sukcesu pochodzi. Oczywiście to, co widać, to tylko fragment tego załącznika i to bazuje na WCAG, ale to nie jest przeniesione 1:1, czyli są pewne wyjątki, w szczegóły nie będę wchodził, natomiast to, o czym chciałbym wspomnieć, to jeśli po raz pierwszy spotykamy się z tematem czy wymogiem dostępności cyfrowej, to samo powiedzenie albo zawarcie takiego zapisu w zapytaniu ofertowym, że to ma być dostępne cyfrowo zgodnie z WCAG 2.1 na poziomie 2A, to stanowczo za mało, bo z perspektywy dostawcy mogę powiedzieć, że temat jest na tyle jeszcze nierozpoznany, że nawet taka informacja, że to jest taki poziom i taka wersja standardów, to zdecydowanie za mało, bo nawet tak jak Państwo tutaj widzicie te kryteria sukcesu i nie znacie tematu dostępności, one brzmią bardzo ogólnie. Natomiast jeśli zajrzeć do źródeł, tam są i dobre techniki, i przykłady błędów, jakie można popełnić, jeśli dane kryterium nie zostanie spełnione. I to, co było, myślę, że jednym z głównych celów naszej wyprawy w projekcie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, to było przełożenie tych wymogów na specyfikę e-learningu. Bo tak jak wspomniałem, w odniesieniu do stron, serwisów, instytucji publicznych, ten temat jest już od jakiegoś czasu, są nawet gotowe szablony stron, one nie zawsze są dostępne swoją drogą, ale są zapewnienia o dostępności, o tym jeszcze powiem za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o e-learning, ja w trakcie naszych spotkań, pani Iwona, pani Joanna i pan Jacek i pan Patryk, jak jesteście z nami, to myślę, że pamiętacie, jak w czasie naszych spotkań statusowych porównywałem, że WCAG jest trochę jak do samochodu, a e-learning jest takim rowerem przy tym wszystkim. To znaczy to, co jest opisane w standardzie WCAG, generalnie traktuje o technologiach internetowych, a technologia, narzędzia, rodzaje interakcji, multimediów, które są w szkoleniach e-learningowych, które rozumiem wąsko jako takie paczki skormowe produkowane z narzędzi autorskich, ale rynek e-learningu zasadniczo do nich się sprowadza, na razie pomijam platformy, to w tym obszarze to wszystko, co się stosuje do stron internetowych, nie zadziała 1:1. I z tą myślą wyruszyliśmy na tą wyprawę z Urzędem Miasta Warszawy, żeby te ogólnie sformułowane i jakoś tam już rozpoznane kryteria sukcesu dostępności dla stron przełożyć na specyfikę, na technologię, na narzędzia i formy e-learningu. Pytanie, no właśnie, czy e-learning do tych wymogów ustawowych, jak się ma? W ustawie znajdziemy definicje i informacje, że treści publikowane w ekstranecie i intranecie również są, muszą spełniać te wymagania dotyczące dostępności. I tutaj prezentuję teraz fragment z listy często zadawanych pytań ze strony rządowej, gdzie jest właśnie to pytanie, czy wewnętrzne strony, na przykład intranet i aplikacje, też muszą być dostępne cyfrowo. Odpowiedź ogólna brzmi tak i jest tu podane ciekawe kryterium, czyli po prostu jeśli coś jest wyświetlane w przeglądarce internetowej, to wymagania dotyczące dostępności w przypadku podmiotów wskazanych w ustawie muszą być
spełnione. Tam są pewne wyjątki związane z publikacją treści przed 23 września 2019 roku. Jeśli materiał powstał wcześniej i od tamtego czasu nie był aktualizowany, instytucja jest zobowiązana przygotować dostęp alternatywny, co też nie zawsze jest prostym rozwiązaniem. No i myślę, że też trzeba inaczej spojrzeć na zapotrzebowanie tych osób, które są zatrudnione w instytucjach publicznych, i szkolenia e-learningowe, chociażby najprostsze i wymagane związane z okresowym szkoleniem w zakresie BHP, to jest istotna część ich pracy zawodowej, którą trzeba przygotować. Wtedy nieważne, czy te aktualizacje były, czy nie były, dostępny e-learning jest potrzebny tym osobom do pracy. Także jeśli ktoś się zastanawia, czy wymagania dostępności cyfrowej mają znaczenie również dla materiałów publikowanych wewnętrznie, czyli na przykład szkoleń e-learningowych, to odpowiedź brzmi tak. I wszystkie treści, które wyświetlane są w przeglądarkach internetowych, wymagania dostępności muszą spełniać. Oczywiście mówię tutaj o tym zakresie podmiotowym, na który wskazuje ustawa, czyli instytucje publiczne, spółki Skarbu Państwa, związki tych podmiotów i instytucje i organizacje pozarządowe działające w określonych obszarach. O tym dokładnie, kogo to dotyczy i cały ten wątek prawny rozwijam w naszym wpisie blogowym, do którego serdecznie zapraszam. Ania za chwilę umieści na naszym blogu, na naszym czacie spotkania link do bloga, do artykułu pod tytułem WCAG, dostępność cyfrowa i inne zmartwienia zamawiających szkolenia e-learningowe, gdzie ten temat poruszam troszeczkę szerzej, także tych z Państwa, których interesuje ten kawałek, zapraszam na naszego bloga do tego artykułu lidero.com i tam na blogu ten artykuł jest, link jest już na czacie. Teraz przechodzę do drugiego powodu wyruszenia na naszą wycieczkę. To była nasza chęć rozwoju i tak jak tutaj prezentuję teraz mapę, która pokazuje co najmniej trzy drogi wejścia na Giewont. Ja ją przerobiłem trochę na użytek tej naszej prezentacji, gdzie szczytem nie jest Giewont, ale dostępny e-learning. I tam można dotrzeć też co najmniej na trzy różne sposoby. Można dotrzeć przez narzędziowy las i w tej prezentacji nie będę mówił o innych narzędziach niż Articulate Storyline. Tą drogą nie poszliśmy. Nie poszliśmy też Moodle'ową doliną. Wiem, że platforma Moodle jest bardzo popularna zarówno w instytucjach publicznych, jak i na uczelniach wyższych, w sumie też instytucjach publicznych, ale jeśli chodzi o Moodle'a, to za chwilę powiem o jednym aspekcie z tym związanym, ale to, na czym skupię się przede wszystkim, to będzie ta trasa z korma storyline'owego, takich szkoleń ekranowych, z interakcjami, z multimediami, jakie najczęściej na platformach e-learningowych są zamieszczane, bo tego dotyczył nasz projekt. Ale dla tych z Państwa, którym Moodle jest szczególnie bliski, wrzucam takie hasło związane ze skrótem VPAT. To jest skrót od angielskiego Voluntary Product Accessibility Template, czyli taki szablon, na którym producent danego oprogramowania deklaruje zgodność z kryteriami sukcesu dostępności, z kryteriami sukcesu WCAG na poszczególnych poziomach. I pokazuję teraz screen, na którym widać, że taki szablon został wykorzystany przez Moodle'a i taka deklaracja zgodności została przez twórców tego oprogramowania przygotowana, jest dostępna. Z tym, że to, że ona jest, jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście jest spełniona. Dlatego, że przekonaliśmy się właśnie o wielu ograniczeniach, które napotkaliśmy, idąc wybranym przez nas szlakiem skorma storyline'owego, ponieważ producent Articulate również na swojej stronie taki szablon, taką deklarację zgodności narzędzia z wymaganiami zamieścił. Tutaj pokazuję właśnie zrzuty ze strony producenta.
W ogóle ta deklaracja VPAT może być wykorzystywana przez tych, którzy dostarczają rozwiązania i chcą zadeklarować ich zgodność. Niektórzy są wręcz zobowiązani do tego, żeby taką deklarację zgodności przygotować. Struktura takiego dokumentu wygląda tak, że do poszczególnych kryteriów WCAG dostawca zamieszcza informacje, czy to kryterium sukcesów jest spełnione, czy nie dotyczy, i jeszcze może dopisać do tego jakieś wyjaśnienia czy uwagi, w jaki sposób jest to spełnione, za pomocą jakich funkcjonalności, albo dlaczego nie jest spełnione, albo dlaczego nie dotyczy. I to była nasza pierwsza przeszkoda w projekcie, na którą napotkaliśmy, że wybierając Storyline'a, który nam technologicznie jest najbliższy, w którym realizujemy wiele projektów, zobaczyliśmy deklarację zgodności z poszczególnymi kryteriami sukcesu na stronie producenta i przyjęliśmy, że to dobrze, że tak jest, i w takim razie to był dobry wybór, że Storyline będzie narzędziem, w którym spróbujemy zrobić dostępny e-learning. Ale niestety przekonaliśmy się, że niestety te zapewnienia nie zawsze okazują się prawdziwe. Czego to dotyczy dokładnie, o tym jeszcze za chwilę powiem. Także z tym skrótem, jeśli Państwo jeszcze nie jesteście zapoznani, VPAT albo szablon dobrowolnej deklaracji dostępności, to jest takie pierwsze pojęcie, które gdzieś warto znać, ale też jeśli taką deklarację zobaczycie, czy to na stronie Moodla, czy Storyline'a, zachęcam do tego, żeby uważnie się temu przyjrzeć i tak naprawdę samemu przetestować, czy to, co producent mówi, że jest zgodne z wymaganiami dostępności, czy faktycznie tak jest, bo sami się przekonaliśmy, że niestety w kilku punktach są poważne zastrzeżenia do tej deklaracji. Jeszcze raz rzut oka na naszą mapę, że do dostępnego e-learningu wybraliśmy tą ścieżkę SCORM-a Storyline'owego i przyjęliśmy ważne założenie na początku trasy. To znaczy chcieliśmy przygotować takie szkolenie, które będzie równie wartościowe i równie dostępne dla każdego. Nie chcieliśmy tworzyć różnych wersji takiego szkolenia z tego samego tematu, ale przygotować jeden materiał. Co było dość ważnym założeniem, to punkt odniesienia, jaki mieliśmy, ponieważ jako lidero, oprócz tego, że produkujemy szkolenia dedykowane i gotowe, mamy również platformę e-learningową zgodną ze standardem SCORM, w związku z czym na naszą platformę często trafiają szkolenia innych producentów. Tutaj nikogo z konkurencji nie będę wskazywał, ponieważ raz trafiła do nas paczka od zagranicznego dostawcy, to od razu mówię. I szkolenie, które było przygotowywane jako zgodne z wymaganiami WCAG, wyglądało właśnie tak, jak Państwo teraz widzicie. Biała strona, sam tekst, okej, są nagłówki, jest jakieś formatowanie, ale to jest absolutny minimum, jakie można zrobić w e-learningu. I szczerze powiedziawszy, takich kursów żadna poważna organizacja nie kupi. To zostało wyprodukowane w ramach jakiegoś projektu, który był realizowany ze środków europejskich. Zostało to zamieszczone na platformie, ale jeżeli tak mają wyglądać, chociaż tutaj trudno w ogóle cokolwiek mówić o wyglądzie dostępnych szkoleń, że to będzie sam tekst i jakiś tylko menu, które nas przełącza między kolejnymi stronami tekstu, na zakończenie będzie jakiś quiz, to okej, to jest zgodne z wytycznymi, tylko że w takim zakresie, że wiele wymagań dotyczących dostępności i oczekiwań użytkowników dotyczących e-learningu to w ogóle nie ma zastosowania, bo to jest pójście po linii najmniejszego oporu. I przyjęliśmy sobie na początku takie założenie, że takich kursów nie chcemy robić, które formalnie będą zgodne z WCAG 2.1 na poziomie AA, tylko że
satysfakcja ich tworzenia i korzystania z nich jest praktycznie zerowa. Pomijam to, że być może tam są jakieś wartościowe merytorycznie treści, ale tak się e-learningu nie robi. Nawet jeżeli chce się go robić w sposób dostępny, to stoimy na stanowisku, że powinno to być robione w taki sposób, żeby to było dostępne i atrakcyjne, wartościowe merytorycznie, sprawnie działające dla każdego. Czyli nie chcieliśmy iść po linii najmniejszego oporu i robić e-learningu w ten sposób. No to w takim razie zapraszam teraz Państwa na pójście kawałeczek z nami tą drogą. Pokażę, co osiągnęliśmy w ramach tego naszego projektu. Może jeszcze tylko powiem, z jakich dwóch istotnych etapów ta nasza trasa się składała na szczyt dostępnego e-learningu. Pierwszy polegał na przygotowaniu przykładowych ekranów. Od razu zaznaczam, że to, co zrobiliśmy i co za chwilę Państwo zobaczycie, to nie jest całe szkolenie e-learningowe. Postanowiliśmy wybrać charakterystyczne, typowe ekrany, które pojawiają się w szkoleniach e-learningowych, czyli ekran z multimediami, ekran testowy, ekran interaktywny, tak żeby wypracować pewien model, który będzie dobrym punktem odniesienia do każdego innego projektu. Drugim etapem naszej wycieczki na szczyt dostępnego e-learningu było opracowanie dokumentacji. Co się w niej znalazło, również za chwilę Państwu zaprezentuję, ale zacznijmy właśnie od tego, co w ramach tego naszego projektu powstało. Także w tym momencie udostępniam Państwu ekran. Widzę, że już jest dostępny i pokrótce opowiem, co tutaj w tym naszym szkoleniu się znalazło. Tak jak Państwo widzicie, to jest ten zestaw ekranów, który przygotowaliśmy. Zaczynamy od ekranu startowego z tytułem szkolenia i być może pierwsza rzecz, na którą Państwo, szczególnie osoby techniczne, być może zwróciły uwagę, to nic tu się automatycznie nie włącza, a szczególnie narracja lektorska. I to jest jedno z wymagań dotyczących dostępności, że na przykład klip wideo czy narracja lektorska nie powinny być w żadnym punkcie szkolenia czy serwisu internetowego uruchamiane automatycznie, tylko użytkownik powinien mieć nad tym pełną kontrolę. O tym za chwilę jeszcze powiem więcej, natomiast to, co chciałbym przekazać jako takie, moim zdaniem, taką lekcję ja wyciągnąłem z opracowania tego projektu, najważniejsze kryteria, że się udało zrobić dostępny e-learning, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, przez szkolenie można przejść wyłącznie za pomocą klawiatury, a po drugie, treść szkolenia jest dostępna dla czytników ekranu. Żeby nie być gołosłownym, od razu powiem, że też przez ten przykład będę przechodził za pomocą klawiatury. Jak Państwo widzicie, na ekranie pojawia się taka granatowa ramka w momencie, kiedy klikam tabulator. Wtedy przechodzę do różnych elementów interaktywnych, mogę się też cofnąć i na przykład tą narrację lektorską włączyć na danym ekranie. Przechodzę do następnego ekranu. To jest ekran, na którym opisaliśmy, w jaki sposób z tego szkolenia korzystać. Cała ta treść jest odczytywana przez czytnik ekranu. I co istotne, być może ci z Państwa, a z tego co widziałem po liście uczestników, ci z Państwa, którzy pracujecie w Articulate Storyline, być może widzieliście Accessibility Controls. To jest taka funkcjonalność w Articulate złożona z trzech przełączników, trzech różnych funkcji i ona może być dostępna w playerze dla użytkownika, żeby sobie na przykład coś tam powiększył, czy żeby wywołał skróty klawiaturowe. My z tego nie skorzystaliśmy. Dlaczego? Ta wersja, którą tutaj Państwu prezentuję, to jest 15. wersja, która powstała w projekcie i tu kolejny ważny taki punkt związany z tym, jak to przebiegało i na co się nastawić w projektach związanych z dostępnością, że to jest ciągłe testowanie i sprawdzanie różnych możliwości, różnych funkcjonalności, które z nich działają,
i brzmią w czytniku najlepiej. Jedną z wcześniejszych wersji, pokażę właśnie, teraz przełączam się na drugą kartę, jedną z wcześniejszych wersji, którą przygotowaliśmy, ona owszem zawierała te ułatwienia dostępności, z tym, że w trakcie testów z ekspertami, tutaj raz jeszcze słowa podziękowania za wnikliwe testy dla pana Patryka i dla pana Jacka, znaleźliśmy taki problem związany z tym, że ta funkcja powiększ, aby dopasować, ona niestety daje taki efekt, że owszem, zgodnie z wytycznymi użytkownik bez narzędzi asystujących powinien móc powiększyć tekst do 200%, ale powinno to się zrobić w taki sposób, żeby nie pojawiały się paski przewijania. Niestety, tak jak tutaj Państwo widzicie, te paski przewijania są, no i niestety ta funkcjonalność powiększania nie jest prawidłowo obsłużona, pomimo właśnie zapewnień w deklaracji zgodności Articulate'a, że tak jest. Nie rozwiązaliśmy tego problemu w sposób taki, że obeszliśmy to jakoś, bo na ten moment narzędzie nie dostarcza nam takich możliwości, ale zgłosiliśmy ten problem do Articulate'a, tak żeby no po prostu nie pozostawić tak ważnej funkcjonalności, jaką jest powiększanie tekstu przynajmniej do 200% bez narzędzi asystujących. Niestety w Storyline'ie nie działa to sprawnie. To, co zrobiliśmy, to przełączam się teraz do pliku źródłowego, to skorzystaliśmy w inny sposób z tych ułatwień dostępności, które są w oprogramowaniu. Jedna z nich nazywa się dostępny tekst, tak to jest chyba przetłumaczone, i zmienna za to odpowiadająca jest po prostu ustawiona na sztywno, że ten dostępny tekst ma być, tak żeby nawet użytkownik nie musiał o tym myśleć, nie musiał tego sobie przełączać czy nie, bo z punktu widzenia użytkownika nie widać znaczącej różnicy. Natomiast może być tak, że użytkownicy korzystają z wtyczek do przeglądarki, jak na przykład Helper Bird, pokażę tutaj przykład zastosowania, która umożliwia coś takiego jak zmiana word spacing, czyli odległości między wyrazami, odległości między literami. Dla większości użytkowników jest to teraz mało czytelne, ale na przykład osoby z dysleksją mogą korzystać z tego rodzaju ułatwień. I ta funkcja dostępnego tekstu, tak to się chyba nazywa w polskim tłumaczeniu, tak, dostępny tekst, jeśli jest włączona, to ona umożliwia właśnie tego rodzaju wtyczkom na tego rodzaju ingerencje. I to, co zrobiliśmy, to zamiast wystawiania tego przełącznika, to zostało, tak jak tutaj widzicie w pliku źródłowym, ustawione na stałe, a ta funkcja powiększania została wyłączona. Także teraz wracam do naszego przykładu. Będę się poruszał za pomocą klawiatury. Następne rozwiązanie, które wprowadziliśmy, które nie jest standardowe, to jest sterowanie narracją. Sterowanie narracją, które w dodatku jest opisane dla czytników ekranu. Znaczy, z jednej strony widzimy tutaj po najechaniu kursorem, że jest podana instrukcja, jak z tego skorzystać. Natomiast pytanie, w jaki sposób informacja o tym, jak korzystać z włączania narracji, będzie przekazywana tym, którzy nie posługują się kursorem, tylko korzystają ze szkolenia za pomocą czytnika ekranu. I tutaj z pomocą przychodzi taka funkcjonalność w Articulate. Znów przełączam się teraz do pliku źródłowego, która jest dostępna po kliknięciu na dany obiekt pod zakładką Accessibility, gdzie możemy ustawić, czy dany obiekt w ogóle jest widoczny dla czytników ekranu oraz jaki zawiera tekst alternatywny. To jest o tyle istotne, że na przykład na następnym ekranie, gdzie pojawia się grafika, ona ma charakter wyłącznie dekoracyjny. I nie ma potrzeby, żeby tego rodzaju grafika była dostępna dla czytników ekranu. Tym bardziej, że kiedy słucha się tego czytnika, to tam pojawiają się dziwne treści, że to jest na przykład image 1 albo coś takiego i nie bardzo wiadomo wtedy, o co chodzi. Oczywiście można postawić, że to jest postać, można opisać, że jest to postać urzędnika albo coś takiego, ale za pomocą tej funkcjonalności, którą pokazałem, tej zakładki Accessibility, można wyłączyć dostępność, znaczy widoczność tego obiektu dla czytników ekranu.
Także z funkcji Storyline'a ta okazała się bardzo przydatna. Druga, istotna ze względu na to też, o czym mówiłem, żeby to było dostępne dla czytników ekranu, to tak zwany Focus Order, za pomocą którego możemy ustawić, które elementy danego ekranu w jakiej kolejności będą odczytywane przez czytniki ekranu. I tutaj możemy to ustawić w taki sposób, aby użytkownik, który wejdzie na nasz ekran, otrzymał informacje w odpowiedniej hierarchii, czyli na początku tytuł ekranu, potem jest jako numer drugi sterowanie narracją, następnie jest instrukcja i kolejne rzeczy związane z tym, co jest treścią tego szkolenia. W tym przypadku są to przyciski, które otwierają zasady. Przełączę się teraz, skorzystam tym razem ze skrótu klawiaturowego Ctrl-Alt, który też jest podany na początku do przełączenia się między ekranami i za pomocą klawiatury poruszam się po poszczególnych obiektach. Tutaj teraz też rzecz, która pewnie zainteresuje deweloperów e-learningu. Do pokazywania dodatkowej informacji zostały wykorzystane warstwy, a nie na przykład markery, lightboxy i stany, które często są wykorzystywane do pokazywania dodatkowych informacji w storyline. Dlatego, że z jednej strony widoczność tych elementów dla czytników ekranu, z drugiej strony niemożność ingerowania w to, jak to jest prezentowane, w jakiej kolejności, sprawiły, że te funkcjonalności Storyline'a, markery, lightboxy, stany, niestety nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o tworzenie dostępnych szkoleń. Także bazujemy tutaj właśnie na warstwach i to rozwiązanie nam się bardzo przydało. Jeszcze może kilka słów na temat tego sterowania narracją. Kto zna Storyline'a, wie, tutaj się przełączę już standardowo kursorem, wie o tym przycisku, który przewija do początku, na przykład narrację, ale właśnie w trakcie testów z użytkownikami okazało się, że wykorzystywanie tego jest bardzo niewygodne, bo jeżeli ktoś podchodzi na przykład do ćwiczenia i chciałby jeszcze raz wysłuchać polecenia, no to tak naprawdę musi najpierw kliknąć i znaleźć przycisk przewiń, jeszcze raz zrobić włącz, żeby odsłuchać sobie, jaka jest treść. To było bardzo niewygodne i żeby ułatwić życie naszym użytkownikom, to zrobiliśmy właśnie własne rozwiązanie, które polega na tym, że na każdym ekranie jest sobie taki przełącznik, który umożliwia nam włączenie i wyłączenie narracji i on jest odpowiednio widoczny i opisany też, także za każdym razem, kiedy użytkownik przejdzie na niego klawiaturą czy kursorem, dowie się, w jaki sposób to działa. Także tak jak widzicie tutaj Państwo, tych rzeczy, które Storyline oferuje, no trzeba do tego podchodzić z dużą ostrożnością, na ile to rzeczywiście jest dostępne, a na ile to jest tylko deklarowane jako dostępne. Przejdę jeszcze przez kilka ekranów. Tutaj pokazałem ekran interaktywny. Tutaj wykorzystaliśmy również funkcję blokady, która jest często stosowana w szkoleniach, że zanim użytkownik nie zobaczy wszystkich odsłon, to nie jest przepuszczany dalej. Także odwiedzamy wszystkie odsłony tego ekranu i przechodzimy do ekranu ćwiczeniowego. Tutaj może jeszcze jedna rzecz związana z czymś, co jest w Storyline'a wbudowane, czyli ze skrótami ekranu. Ze skrótami klawiaturowymi. Kiedy klikniemy Shift i znak zapytania, wyświetlana jest lista skrótów klawiaturowych. Początkowo z niej korzystaliśmy, ale właśnie te kolejne testy, czy to wewnętrzne, czy to właśnie z naszymi ekspertami, użytkownikami zewnętrznymi, pokazały, że wiele z tych skrótów albo nakłada się z jakimś istniejącym skrótem, na przykład w czytniku ekranu, albo nie działa sprawnie, albo są inne skróty, które są znacznie bardziej intuicyjne. Na przykład w przypadku ćwiczeń. Takim skrótem jest, zaznaczę tutaj odpowiedź za pomocą spacji, takim skrótem jest Enter i nie trzeba wcale korzystać z Ctrl-Alt-S, jak sugeruje
storyline, tylko można to zrobić po prostu za pomocą Entera, w razie czego można odpowiedni trigger dodać. I to, co wspomniałem jeszcze, tu powoli kończę ten wątek techniczny, ale myślę, że deweloperów to bardzo zainteresuje, co się stanie w przypadku, jeśli nie udzielimy dobrej odpowiedzi. Bardzo często wskazujemy, która z odpowiedzi jest poprawna za pomocą stanów, które nam na przykład kolorują dobrą odpowiedź. Stany nie są widoczne dla czytników ekranu. W związku z tym informację zwrotną musieliśmy przekazać za pomocą tekstu całościowo. Oprócz tej głównej informacji, że udzielona odpowiedź jest niepoprawna, no to znalazła się tu informacja dla użytkownika na pytanie i treść pytania. Poprawna odpowiedź brzmi i zapisujemy to jeszcze raz za pomocą tekstu. I takie rozwiązanie okazało się najbardziej dostępne. Kolejny przykład ekranu to animacja, która została przygotowana też w taki sposób, że nie była konieczna tutaj audiodeskrypcja, ponieważ bardzo często jest to przytaczane wymaganie do multimediów, natomiast w przypadku tej treści, która tutaj jest, jeżeli użytkownik nic nie traci, jeśli nie widzi tego, bo wszystko jest w warstwie audio, to taka audiodeskrypcja nie była konieczna, natomiast sam tytuł ekranu jest krótkim streszczeniem tego, co użytkownik tutaj znajdzie, to jest animacja o konsekwencjach błędnej dekretacji. I tutaj znawcy Storyline'a pewnie też zobaczą, że został wykorzystany taki sposób osadzania multimediów, który nie bazuje na Sigbarze, ale to są te kontrolki, one w oryginale tam się nazywają below video, ponieważ tutaj sterowanie, zobaczcie, wchodzę na obiekt i wyłącznie za pomocą Entera jestem w stanie sterować włączaniem bądź zatrzymywaniem tego klipu. W przypadku, gdybyśmy zastosowali klasyczne osadzenie klipu i sterowanie Sigbarem, no to rozwiązanie okazało się bardzo niewygodne i tutaj nie bazuje wyłącznie na naszych testach, ale na opinii użytkowników, ekspertów WCAG, z którymi w projekcie współpracowaliśmy. Tutaj głównie myślę o panu Jacku i panu Patryku. I na końcu tego jest jeszcze test. Tutaj to, co chciałbym przy okazji testu wspomnieć, że w trakcie projektu sprawdziliśmy różne rodzaje pytań i no niestety okazuje się, że te najprostsze, czyli jednokrotny wybór i wielokrotny wybór, czyli ten, który teraz pokazuję, są najbardziej dostępne, pozostałe nie. I tutaj specjalnie wywołałem ten komunikat, żeby pokazać niestety kolejne ograniczenie Articulate'a. To jest komunikat systemowy. To, co może zrobić deweloper, no, może nadać mu język polski, tak też to zostało zrobione, ale niestety ten element interfejsu nie jest dostępny z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że przycisk OK, który się tutaj znajduje i na którego wygląd ani kolor deweloper niestety nie ma wpływu, to też zgłosiliśmy do Articulate'a, jego kolor nie jest wystarczająco kontrastowy. Wytyczne, kryteria sukcesu mówią o tym, jaki powinien być współczynnik kontrastu dla tego rodzaju elementów i tak jak tutaj pod spodem, czy wcześniej widzieliśmy te przyciski, to one mają odpowiedni kolor, natomiast w przypadku tego rodzaju generowanych systemowo komunikatów ten współczynnik kontrastu nie jest zachowany. Mogę tutaj wejść za pomocą klawiatury do przycisku OK, ale po kliknięciu niestety to nie działa. Także dostępny tutaj w pakiecie z playerem ten komunikat systemowy niestety jest bardzo niedostępny. To było kolejne ograniczenie, na które napotkaliśmy i ta sprawa również została zgłoszona do Articulate'a. Zrobiliśmy to w październiku, także mam nadzieję, że w następnych update'ach zobaczymy zmiany również w tym obszarze. Pozwólcie, że przejdę ten test do końca. Właśnie tutaj udzielę odpowiedzi na poszczególne pytania. Niech będzie to odpowiedź zła. Informacja zwrotna, no właśnie tak jak wcześniej, że musimy to zawrzeć w tekście.
udzielę odpowiedzi na pytanie i przechodzę do ekranu z wynikami, gdzie również istotna jest, tutaj powtórzę, bo myślę, że to jest bardzo przydatne dla wszystkich, którzy będą chcieli stworzyć dostępny e-learning, bardzo ważna jest kolejność informacji. Tutaj odsyłam znów do tej funkcjonalności Focus Order, gdzie właśnie najpierw informujemy użytkownika, czy zaliczył, czy nie zaliczył testu, jaki wynik otrzymał, jaki był próg zaliczenia, no i potem dalsze instrukcje, co może zrobić dalej. Także te dwie funkcjonalności są bardzo istotne, no i sposób pracy nad tym był właśnie taki, że oprócz informacji zwrotnej od użytkowników, od naszych ekspertów WCAG, to sposób pracy polegał na tym, że testowaliśmy kolejne rozwiązania. Trzeba było się zaprzyjaźnić z czytnikiem ekranu, posłuchać tego, w jaki sposób treści z ekranu są odczytywane, co jest odczytywane, jak to brzmi, żeby zaproponować użytkownikom odpowiednią kolejność tych informacji albo wyłączyć dostępność tych, które nie mają znaczenia i tylko zaburzają przekaz. Także to jeśli chodzi o etap pierwszy i tyle jeśli chodzi o tą część techniczną. Natomiast drugim etapem było opracowanie dokumentacji. Tak jak Państwo widzicie, powstało 60 stron, które składają się z takich trzech kluczowych elementów. Pierwszy to propozycja zapisu do zapytań ofertowych dla szkoleń e-learningowych. I tak jak wspomniałem na początku, jaki był motyw czy powód tej naszej wycieczki, to było przełożenie wymagań dostępności na coś, co jest znacznie bardziej konkretne. Ponieważ zawrzeć w zapytaniu ofertowym zapis, że szkolenie ma być zgodne z WCAG na w wersji 2.1 na poziomie 2A, to zdecydowanie za mało. Zarówno dla dostawcy, który albo może pójść po linii najmniejszego oporu, tak jak pokazywałem wcześniej przykłady, ale to również kłopot dla odbiorców po stronie na przykład instytucji publicznej, która taki e-learning chce zamówić, ponieważ te kryteria sukcesu, które są opisywane w WCAG, one są na tyle ogólne i na tyle pisane bardziej pod standardy stron internetowych, że potrzebne było, i to jest praca, którą też wykonaliśmy w tym projekcie, przełożenie tych kryteriów sukcesu, tych zasad na specyfikę, na interakcje, na narzędzia i techniki e-learningu. Także ten dokument, który prezentuję, właśnie składa się z takiej propozycji, co tam powinno się znaleźć, z odniesieniem oczywiście do kryteriów sukcesów WCAG i to tych wybranych, bo nie wszystkie kryteria WCAG, które są również na poziomie 2A, mają zastosowanie do e-learningu. Są takie jak na przykład sterowanie gestami, które do szkoleń e-learningowych, takich właśnie klasycznych, ekranowych, skormowych nie ma zastosowania. Także jeśli chodzi o dokumentację, propozycja zapisu do zapytań ofertowych była pierwszą częścią. Drugą była instrukcja techniczna, w której całą naszą implementację opisaliśmy, łącznie z tym, że zastosowane rozwiązania, które wprowadziliśmy, z których elementów korzystaliśmy, z których nie korzystaliśmy oraz jakie napotkaliśmy ograniczenia, chociażby te, które pokazywałem związane z powiększaniem tekstu. To zostało tutaj szczegółowo opisane, jaki jest problem, jak wyglądała odpowiedź na ryzyko, czyli co zrobiliśmy, żeby sobie z tym poradzić. I w ten sposób ten materiał też jest przejrzysty, czyli jakby nie jest to nasza stricte tajemnica, w jaki sposób to zostało opracowane. I trzecim elementem jest lista kontrolna, czyli narzędzie, które ma ułatwić pracę tym, którzy e-learning zamawiają i odbierają po stronie organizacji. I tutaj znów, to nie jest tak, że wystarczą kryteria sukcesu WCAG. Potrzebne było przetłumaczenie tych zaleceń, wytycznych na to, czego możemy się spodziewać w e-learningu i co tam się znajduje. I taka lista kontrolna powstała razem ze wskazówkami, za pomocą czego można sobie, za pomocą jakich narzędzi można też niektóre z tych rzeczy sprawdzić. Wracam teraz do naszej prezentacji. Tak.
tak, żeby jeszcze pokrótce powiedzieć, podsumować też wyciągnięte tutaj lekcje. Także jeśli chodzi o takie podsumowanie funkcjonalne tego, jak te ekrany zostały przygotowane, przejście klawiaturą i dostępność oraz sensowność treści dla czytników, chociażby hierarchia informacji, to są moim zdaniem dwa najważniejsze wyzwania, jakie projektanci e-learningu i osoby, które będą zamawiać, odbierać ten produkt, muszą sprawdzić, czyli czy przez to szkolenie da się za pomocą klawiatury przejść i czy te treści są dostępne dla czytników ekranu. Kontrola multimediów, czy żaden klip, nagranie lektorskie, filmik nie startuje sam, czy użytkownik ma nad tym kontrolę, może sobie powtórzyć, czy może wrócić do tego. Dostępność i personalizacja tekstu, czy może te teksty powiększać, zmieniać za pomocą narzędzi, z których korzysta. I dwa ostatnie kryteria, poprawność techniczna, instrukcje i nawigacja, to jest coś, co w standardowych projektach, także takich, które nie uwzględniają wytycznych dotyczących dostępności, są istotne, ale samo WCAG również zawiera tego rodzaju wymogi, żeby to było bardzo dokładnie opisane. Jeśli chodzi o tą stronę techniczną, tutaj również zapraszam zainteresowanych na naszego bloga. Link Ania zamieści na czacie. Na naszym blogu, na stronie lidero.com jest artykuł Dostępność cyfrowa szkoleń e-learningowych w Articulate Storyline, gdzie kwestie związane właśnie z tą stroną techniczną projektu również opisuję. Zbliżam się do końca i chciałbym jeszcze opowiedzieć pokrótce o tym, co nieśliśmy w plecaku w trakcie naszej wyprawy, czyli jakie narzędzia nam się przydały. Przede wszystkim czytnik ekranu, za pomocą którego mogliśmy trochę inaczej popatrzeć na kursy. My wykorzystaliśmy polskie narzędzie NVDA, czytnik ekranu. Każdy może go bezpłatnie pobrać i zainstalować na swoim komputerze. Drugi zestaw narzędzi do doboru i badania kontrastu to były narzędzia WebAIM Contrast Checker i Color Contrast Analyzer. Pokażę tutaj na zbliżeniu, w jaki sposób to działa. Wprowadzamy wartości kolorów. System sprawdza, jaki to jest współczynnik kontrastu i odnosi go do poszczególnych wymagań z WCAG, czy taki stosunek na przykład tekstu do tła spełnia wymogi kontrastu na poziomach 2A lub 3A, w tym przypadku widzimy pas, czyli że ten współczynnik kontrastu jest wystarczający, w odniesieniu do normalnego tekstu, dużego tekstu oraz obiektów graficznych i komponentów interfejsu użytkownika. I to narzędzie jest bardzo przydatne dla z jednej strony deweloperów, żeby dobrać odpowiednią kolorystykę przycisków, fontu, a z drugiej strony dla osób, które e-learning odbierają, żeby mogły sprawdzić, czy rzeczywiście te wytyczne zostały zachowane. I ostatnim zestawem narzędzi są dodatki do przeglądarki, które wspomagają testowanie, sygnalizują, że na przykład nie jest oznaczony język strony parametrem lang albo szereg innych rzeczy, na przykład, że brakuje opisów alternatywnych. One nie zrobią za nas roboty związanej z testowaniem, ale mogą je ułatwić, naprowadzić na rzeczy, które wymagają tego, żeby im się przyjrzeć i poprawić. Podsumowanie. Przedstawiłem siebie jako kogoś, kto z tych trzech perspektyw, kierownika projektu, metodyka, dewelopera, uczestniczy w różnych projektach i chciałbym na koniec zostawić takie wnioski dla każdej z tych perspektyw i mam nadzieję, że tak jak każdy z Państwa odnajduje się w którejś z tych perspektyw, znajdzie w tym coś dla siebie. Także z punktu widzenia kierownika projektu, niezależnie czy po stronie instytucji zamawiającej, czy po stronie dostawcy, na pewno trzeba założyć, że pierwszy projekt dostępnego e-learningu będzie dłuższy i droższy. Tak, żeby zrozumieć te oczekiwania, tak, żeby znaleźć odpowiednie metody ich implementacji, tak, żeby zaprzyjaźnić się z narzędziami typu czytnik ekranu, czy jakieś wtyczki do przeglądarki, które umożliwią nam przygotowanie i sprawdzenie takiego projektu. Drugi wniosek to zebranie zespołu o szerokich kompetencjach.
Tu nie można być tylko i wyłącznie programistą, grafikiem. Potrzebny był zespół, który na sprawę patrzy z wielu stron. To nam się w projekcie z Urzędem Miasta Warszawy i panem Jackiem Zadrożnym udało zrobić, że była i perspektywa techniczna, i perspektywa e-learningowa, i perspektywa organizacji, i perspektywa przepisów, które są wymagane. I trzecia rzecz, którą chciałbym mocno podkreślić, zapewnienie przejrzystych kryteriów oceny, to znaczy samo zapisanie w zapytaniu, że szkolenie ma być dostępne z WCAG, to jest zdecydowanie za mało, bo ani dostawca prawdopodobnie, ani odbierający do końca nie będą wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Potrzebne są przejrzyste kryteria oceny, najlepiej takie, które odnoszą się do specyfiki e-learningu. Z punktu widzenia metodyka, na pewno warto znać ograniczenia techniczne, tak żeby zaprojektować tego rodzaju formy szkoleniowe, które będą dostępne. Najprostszy przykład, wszystkie ćwiczenia przeciągnij i upuść popularne w szkoleniach e-learningowych są niedostępne, ponieważ nie da ich się wykonać za pomocą klawiatury i czytnika ekranu, albo byłoby to strasznie karkołomne i niezrozumiałe. Dlatego to ważne, aby współpracować z deweloperami i znać te ograniczenia techniczne, z czego nie korzystać, ale też nie ograniczać się do tego, żeby przygotować sam tekst, bo taki e-learning też nie będzie wartościowy dla wszystkich. Warto zbierać różne doświadczenia, na przykład filmów z audiodeskrypcją. Jak na przykład odnoszę to do własnego przykładu, gdzie czasami oglądamy filmy czy bajki z dziećmi, na początku jest możliwość włączenia filmu z audiodeskrypcją, na podstawie której można się właśnie nauczyć tego, jak taka audiodeskrypcja powinna być przygotowana, na jakie szczegóły zwracać uwagę, a na jakie niekoniecznie, co tam powinno się znaleźć. Także na pewno warto wzbogacić swój warsztat metodyczny o to, żeby nauczyć się na przykład takiej audiodeskrypcji zapisywać. I jednym z wymogów, co prawda na poziomie 3A, jest prosty język. To jest w ogóle odrębna jakby dziedzina i przedmiot szkoleń. My w Lidero jesteśmy wielkimi miłośnikami prostego języka, dbamy o to, ale kiedy słucha się tego, jak treść ekranów jest odbierana w czytniku ekranu, to prostota, precyzja tego języka jest bardzo ważna. Dlatego kiedy przygotowujemy teksty do szkolenia e-learningowego, które ma być dostępne, prosty język jest moim zdaniem absolutnym wymaganiem. Z punktu widzenia dewelopera na pewno trzeba zdać się na własne testy, na własny zdrowy rozsądek niż na zapewnienia producentów czy jakieś narzędzia, które automatycznie sprawdzają nam dostępność. I tak będzie wyglądał przynajmniej pierwszy, ale myślę, że każdy projekt e-learningowy, w którym ważna jest dostępność, żeby testować, poprawiać, sprawdzać różne rozwiązania i znaleźć to optimum. Na pewno warto poszerzyć tutaj również swój warsztat o to, żeby zaprzyjaźnić się z czytnikiem, wtyczkami, narzędziami do doboru, sprawdzania kontrastu kolorów i zadbać o sprawny i atrakcyjny przekaz dla każdego. To znaczy, żeby nie rezygnować z tego, co e-learning oferuje, tylko dobrać te formy w taki sposób, żeby rzeczywiście przygotowane przez nas szkolenia były dostępne dla każdego, niezależnie czy ktoś posługuje się szkoleniem za pomocą wzroku i kursora, czy za pomocą klawiatury i czytnika ekranowego, albo być może nie może odbierać informacji dźwiękowych. Zająłem godzinę tą opowieścią, myślę, że można by powiedzieć jeszcze więcej. Zapraszam zainteresowanych do kontaktu z nami na stronę naszej firmy lidero.com, albo jeśli ktoś chciałby ze mną porozmawiać, tutaj zostawiam swój adres mailowy goliasz@lidero.com, zapisywane przez dwa ly, lidero.com. I mam nadzieję, że ta opowieść o naszej wycieczce była dla Państwa interesująca i wartościowa. Jak zaczynałem, widziałem, że było uczestników 76, jest 74, więc myślę, że nie zanudziłem Państwa aż tak bardzo, skoro tak wiele osób zostało z nami, za co bardzo serdecznie dziękuję. Aniu, oddaję Ci głos. Okej, Marku, bardzo Ci dziękujemy. Temat nieprosty, niełatwy, ale
No, my tutaj w Lidero radzimy sobie nie z takimi tematami, więc udało nam się i tym razem. Bardzo Państwu dziękujemy. Widziałam, że pojawiły się dwa pytania. Na jedno pytanie udało się w trakcie odpowiedzieć. To dotyczyło czytnika ekranowego, czy używaliśmy, więc myślę, że tutaj odpowiedziałeś na to. Pojawiło się jeszcze pytanie od Pana Tomka, czy taka lista kontrola nie jest zbyt faworyzująca dla Articulate'a lub Scorma? Czy jest na tyle uniwersalne, by można było zrobić zgodne z nią szkolenie w samych modlach czy innych programach? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć? Tak. Tak przygotowaliśmy tą listę, żeby była uniwersalna. To znaczy bazowaliśmy na doświadczeniach z Articulate'a. Nie słuchajcie, jeszcze raz. Takie najlepsze audio. Tak. Tą listę przygotowaliśmy w taki sposób, aby była uniwersalna. Tutaj też zajrzałem na czat, że było pytanie o to, czy można tą listę gdzieś zobaczyć. Ustaliłem z Państwem, z którym współpracowałem z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że ten dokument będzie udostępniany w ramach zapytań ofertowych i będzie dostępny publicznie. Natomiast tak przygotowaliśmy tą listę kontrolną, listę zapytań, żeby nie była tylko i wyłącznie dostępna, inaczej, żeby nie była faworyzująca dla tego rodzaju rozwiązań. Chyba jeszcze jedno pytanie. Nie? Dlaczego nie zdecydowaliśmy się na skorzystanie z platformy Moodle, pyta Pani Monika. To jest zupełnie odrębny obszar badań i dostosowań. To znaczy my jako firma też nie specjalizujemy się w Moodle'u, więc ani przeprowadzanie audytu dostępności tego narzędzia, ani jakiekolwiek sugestie, jak to zmienić, nie były w obszarze naszych kompetencji. Także tak jak pokazywałem na tej mapce, są różne drogi dotarcia do dostępnego e-learningu, i my tą modlową doliną nie szliśmy, ponieważ się po prostu na tym nie znamy i myślę, że wymaga to osobnego projektu z osobnym zespołem specjalistów, którzy znają to narzędzie, wiedzą co można, czego nie można, jakie są dodatki, które tą dostępność zapewnią. Tak, właśnie widzę pytanie o to, gdzie jest dostępny dokument z wytycznymi, który powstał w ramach projektu. On nie jest dostępny publicznie, natomiast podmioty, które będą zapytane o realizację projektów e-learningowych przez Urząd Miasta Warszawy, dostęp do tego dokumentu otrzymają i z tego co wiem, również instrukcja techniczna wybranym do realizacji podmiotom będzie przekazywana. O właśnie, tutaj jeszcze jest jedna ważna uwaga dotycząca RISE'a. Rzeczywiście w ramach projektu próbowaliśmy przenieść ten sam zestaw ekranu na inne rozwiązanie Articulate'a, RISE, który jest popularny, bo jest stosunkowo prosty w obsłudze, ale jest kompletnie niedostępny i przejście przez szkolenie wyprodukowane w RISE za pomocą czytnika ekranu to jest dopiero wejście na szczyt, także odradzam. Jeżeli ktoś chce robić dostępne szkolenia e-learningowe, odradzam RISE-a, moim zdaniem po prostu się nie da. I widzę, że tutaj właśnie pan Jacek tak napisał. Czy szkolenie było sprawdzane w działaniu na przykład z użyciem czytnika ekranowego NVDA? Tak, jak najbardziej na to pytanie odpowiedziałem, to było podstawowe narzędzie, z którego korzystaliśmy do sprawdzania dostępności, to właśnie z tego czytnika skorzystaliśmy. Patrzę jeszcze na listę pytań. Czy pojawia się coś jeszcze? Być może w trakcie wystąpienia, Aniu, zwróciłaś uwagę pytania, na jakieś pytania? Niżej są pytania, pojawiają się. Niżej, ok. Kto testował rozwiązania? Testy, które były bardzo istotną częścią tego projektu i tak jak wspomniałem, one były, jakby one wpływają na to, że projekt trwał więcej i trzeba założyć więcej na projekt. Testowanie było najpierw po naszej stronie, bardzo dokładne i w ramach projektu co tydzień mieliśmy spotkania statusowe z panem Jackiem Zadrożnym, ekspertem niezależności i z panem Patrykiem
Korzenieckim z Urzędu Miasta Warszawy, z Wydziału Dostępności, którzy przekazywali nam swoje uwagi, a to są osoby, które tematem dostępności szeroko pojętej, również serwisów i stron internetowych, zajmują się od długiego czasu i to tak naprawdę od nich najwięcej się nauczyliśmy. Także to nie jest tak, że my prezentujemy jako dostępne rozwiązanie, które sami przygotowaliśmy, tylko mamy to zewnętrzne potwierdzenie od ekspertów, że oni jako dostępne to przyjęli. Czy kursy w formacie SCORM były testowane po imporcie na różne platformy e-learningowe? Na ten moment nie mam takiej informacji, żeby ten kurs był testowany w docelowym środowisku, ale to wynika z tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli trzeba jeszcze sprawdzić pod kątem dostępności, na ile Moodle jest dostępnym rozwiązaniem i czy te deklaracje zgodności, które znajdziemy, czy one mają zastosowanie, bo Moodle ma to do siebie, że tam właściwie każda zainstalowana instancja to może być w innej wersji, a po dodaniu jeszcze setek tysięcy wtyczek i przeróbek, to co deklaruje producent, że jest zgodne, tak naprawdę może okazać się niezgodne i niedostępne. Także tutaj trzeba wykonać odrębne badanie, ale tak jak mówię, nie było to przedmiotem tego projektu i Moodlem i jego dostępnością też my jako Lidero się nie zajmujemy. Na jakiej platformie były testowane? Było testowane samo rozwiązanie szkolenia w wersji webowej. To znaczy eksperci odnosili się do ekranów, które były dostępne, udostępniane po prostu z serwera webowego i za pomocą czytnika, klawiatury przechodzili tego rodzaju wersje. Pytanie od pana Kamila. Czy z perspektywy osoby z niepełnosprawnościami jest OK, aby na wstępie kursu pytać, czy jest się taką osobą, żeby uruchomić dla niej kurs uboższy, ale dostępny, a dla reszty pełną wersję? Pytanie zaczyna się od czy, więc mogę odpowiedzieć tak lub nie, więc odpowiem nie, to nie jest w porządku, żeby pytać. Zadałbym pytanie użytkownikowi inaczej. Zadałbym pytanie o to, czy chce w konkretny sposób korzystać z funkcjonalności. Na przykład, czy chcesz, żeby właśnie automatycznie włączał się lektor, czy nie? I wtedy tak naprawdę, no właśnie, tu jest ta istota słowa dostępność. Nie trzeba być osobą z jakąś niepełnosprawnością, żeby korzystanie w ten sposób było wygodne. Czyli pytamy użytkownika na początku albo w konkretnym momencie szkolenia, czy chce na przykład mieć wersję z audiodeskrypcją albo wersję, żeby lektor się nie włączał automatycznie albo jeszcze jakieś inne rozwiązanie i użytkownik udziela odpowiedzi w odniesieniu do funkcjonalności, a nie do swojego stanu. My po swojej stronie jako producent szkolenia musimy zrobić wszystko, żeby te różne potrzeby były tam zaopiekowane, żeby w multimediach były napisy dla tych, którzy nie słyszą i tak dalej. Także myślę, że byłoby to wręcz obraźliwe i wykluczające, gdybyśmy zapytali i włączali uboższą wersję. Właśnie to jest cała sztuka i dlatego nie mamy oporów, żeby dzielić się tymi rozwiązaniami, bo ja zdaję sobie sprawę, że wykonanie dostępnego kursu to jest tak naprawdę sztuka. To jest, tego się nie da zrobić za pomocą włączenia jednej wtyczki czy skopiowania jakiegoś kodu i mamy dostępny kurs. Absolutnie nie. To jest ciągłe testowanie, sprawdzanie, pytanie użytkowników, właśnie takich ze specjalnymi potrzebami, jak tego rodzaju szkolenie odbierają. O to chodziło. Dobra, cieszę się, że udało mi się odpowiedzieć na pytanie. Czy Adobe Captivate jest dostępny? I czy mam doświadczenia z tym programem? Mam doświadczenia z tym programem, ale nie używamy go już od jakiegoś czasu, ponieważ w porównaniu ze Storyline'em wypada dość ubogo, jeśli chodzi o to, czego my potrzebujemy w zakresie produkcji szkoleń. Czy jest dostępny? Nie wiem, nie badaliśmy tego narzędzia, podobnie jak nie badaliśmy lektory innego narzędzia, które jest często wykorzystywane do produkcji szkoleń e-learningowych. Także ciekawy temat, jeżeli ktoś na przykład z osób, które są na grupie e-learning robię albo w innych miejscach chciałby przetestować Captivate'a pod kątem dostępności, to chętnie zapoznam się z wynikami, poproszę o kontakt albo chętnie przeczytam, jeśli ktoś takie badania wykona. Tak, kto testował rozwiązania, odpowiedziałem, czy mają Państwo doświadczenie z platformą SharePoint? Mamy jako użytkownicy, ponieważ w firmie wykorzystujemy SharePointa, ale nie mamy doświadczeń związanych z dostępnością e-learningu.
Także, tak jak wspomniałem, na razie to wykonaliśmy taki, przeszliśmy kawałek tej ścieżki. Tak? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że różnych i narzędzi do produkcji szkoleń i platform, na których są używane, jest wiele, ale żeby zrobić coś dobrze, stwierdziliśmy, że my nie będziemy jechać szeroko, a płytko, tylko wąsko, a głęboko. To jest ten dylemat oracza tak zwany, prawda? Czy szeroko, ale tak wszędzie po troszku, że może w takim narzędziu, w takiej platformie? Nie, my zdecydowaliśmy się, że wybieramy tylko i wyłącznie to, na czym znamy się najlepiej, czyli storyline'a, i po prostu eksplorujemy go tam na 100%. I myślę, że o nim możemy powiedzieć najwięcej. Pan Tomasz pyta, czy jest możliwe tworzenie szkoleń w WordPress? Wiem, że WordPress ma dodatki związane z szkoleniami learningowymi i myślę, że jak najbardziej jest możliwe, bo są takie dodatki i warto pod tym kątem poszukać. Nie pamiętam dokładnych nazw tych wtyczek, ale jak się wpisze WordPress LMS, to na pewno otrzyma Pan ciekawe wyniki. I ponieważ jest to rozwiązanie, nad którym jest znacznie większa kontrola niż w przypadku Storyline'a, ponieważ tam można po prostu sobie ten kod dostosowywać, implementować i zmieniać własne szablony, to zdecydowanie tak. I myślę, że to też jest ciekawy kierunek, szczególnie w przypadku takich otwartych szkoleń. Pytanie pana Kamila, czy macie już feedbacki od end userów? Tak, to był taki feedback od tych właśnie użytkowników, którzy o dostępności sporo wiedzą i to oni nam dali najcenniejszy feedback, który spowodował, że przeszliśmy przez 15 wersji produktu, żeby wypracować tą, która zawiera te elementy i taki sposób ich podania, który okazał się najbardziej dostępny. Czy szacowaliście, ile więcej czasu trwa produkcja dostępnego szkolenia w stosunku do niedostępnego? Ja szacuję, że jest to 1/3, że mniej więcej tyle więcej czasu należy uwzględnić na testowanie, na dobór. No myślę, że jeżeli ktoś raz przejdzie tą drogę, jest już łatwiej. No myślę, że pewnie nam będzie już łatwiej, bo znamy pewne narzędzia, czy wiemy, na co zwrócić uwagę, albo niektóre rozwiązania sobie po prostu zaprojektowaliśmy sami, na przykład te związane z narracją. Ale myślę, i tak jak mam jakieś odniesienie do liczby godzin, które przeszły tutaj w projekcie, to szacowałbym, że jest to co najmniej o 1/3 więcej niż w przypadku standardowego projektu. Patrzę na następne pytania. Accessibility AVR, da się? Pytanie. Myślę, że tak, ponieważ jednym z wytycznych, kryteriów sukcesu, które pojawiają się w WCAG 2.1, jest sterowanie gestami. W jaki sposób zachęcam do eksploracji, chętnie zapoznam się z wynikami. No i tak jak mówię, my poszliśmy wąsko, a głęboko skupiliśmy się na storyline, na tym, co w nim można zrobić. Inne platformy, inne formy e-learningowe też, jak chociażby VR, to jest rzecz do zbadania. I mam nadzieję, że tych osób, które pójdą na ten szczyt dostępnego e-learningu, ja pokazałem wycinek mapy, że tam są 3 drogi, albo jest jeszcze 4 z Kasprowego Wierchu na Giewont. Na użytek mojej narracji wybrałem te 3, ale na pewno jest ich znacznie więcej do dostępnego e-learningu, także ja mam nadzieję, że ten webinar i po prostu będzie takim początkiem pewnej dyskusji o dostępności e-learningu, chociażby w kontekście Moodla, bardzo popularnego w środowisku akademickim, szkolnym, czy w administracji publicznej, także bardzo chętnie się zapoznam. Patrzę jeszcze na następne pytania. Okej, o Captivate rozmawialiśmy. Dlaczego nie zdecydowaliśmy się na korzystanie z platformy Moodle? Tutaj tak rozumiem trochę intencję tego pytania, że dlaczego nie przygotowaliśmy takiego kursu za pomocą dostępnych tam funkcjonalności, czyli na przykład tych narzędzi do tworzenia testów albo słownika, wiki i innych funkcjonalności, które w Moodle są. Po prostu my jako firma większość szkoleń dostarczamy w Articulate Storyline, w nim produkujemy. Platformę mamy też Learn.com, więc nie korzystamy z Moodla. W związku z tym nie chcieliśmy wchodzić na obszar, na który się nie znamy, prawda? To jest właśnie tutaj fajne nawiązanie do tej wycieczki górskiej, że jeżeli nigdy nie chodziłem zimą po Tatrach, no to nie będę się pchał na rzadko chodzone szlaki zimą, prawda? Dla nas właśnie pójście w Moodla i badanie jego dostępności czy usprawnianie to byłaby właśnie, to byłaby taka wycieczka, także absolutnie nie byliśmy na to
przygotowani, ale myślę, że to jest też temat, który wiele osób zainteresuje i sam czekam na informacje od osób, które będą chciały zbadać temat dostępności Moodla i jego dostosowania. Pytanie o listę kontrolną, to widziałem, NVDA. Tak, wydaje mi się, że aha, jak się nazywa ta grupa? I tutaj jest odpowiedź, grupa e-learning robię na Facebooku, tak, rzeczywiście zapraszamy, tam wiele wartościowych treści jest. Akademicki kwadrans, mam nadzieję, że szczególnie akademicy, uczestnicy naszego webinaru wybaczą, ale bardzo się cieszę, że mogłem o tym opowiedzieć, bo dla mnie osobiście poza tym powodem rozwoju to właśnie też kwestia tej misji, o której wspomniałem, że tu nie chodzi tylko o prawo, tu nie chodzi tylko o to, że tak trzeba teraz robić i przyjdzie jakiś kontroler z listą i zrobimy byle co i będzie odhaczone, że jest WCAG 2.1 na poziomie 2H. Tu chodzi o to, żeby robić materiał, który jest tak samo wartościowy, którego produkcja zmusza nas do pójścia właśnie mniej znanymi drogami, również w znanych narzędziach. Myślę, że taką drogę przeszliśmy i cieszę się, że mogłem się tym z Państwem podzielić, ale tak jak mówię, myślę, że to jest dopiero początek drogi i pozostaje w nasłuchu na to, kto jeszcze wybierze się w drodze na szczyt do dostępnego e-learningu i bardzo chętnie jako uczestnik posłucham relacji z Państwa wyprawy. A jeśli my będziemy mogli pomóc, czy to w zakresie doradztwa związanego właśnie z przygotowaniem takiego projektu dostępnego e-learningu, czy implementacji technicznej, mamy troszkę za sobą, także jeżeli ktoś chciałby skorzystać z naszej pomocy, zapraszam do kontaktu lidero-2l.com. Słuchaj, dziękowania, także wyłączam swój mikrofon. Okej, to ja w takim razie Marku bardzo dziękuję, Państwu też dziękuję. Powiem, że nadal mimo tego przedłużenia jest nas bardzo dużo, więc takie brawa dla Ciebie, bo widać, że temat był bardzo ciekawy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Tak jak kolega mówił, my pomagamy tak, w wprowadzeniu projektów tam, gdzie jest potrzeba uwzględnić wymagania dostępności cyfrowej. Po zakończeniu naszego webinaru zostaniecie Państwo też przekierowani na naszą stronę, gdzie będziecie mogli zapoznać się z informacjami właśnie, czym się zajmujemy, dla kogo pracujemy, więc jeszcze raz serdecznie żegnamy się, dziękujemy, zapraszamy na kolejny webinar i do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia Państwu.